Witam serdecznie. Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się nasza ojczyzna oraz to, że młodzież realizuje podstawę programową, będąc w swoich domach, postanowiłem wspomóc nieco naszą drogą młodzież i studentów szkoły średniej. Wiadomo, mamy e-podręczniki, mamy zwykłe podręczniki, zbiory zadań, ale zawsze to troszkę inaczej, jeśli nauczyciel wytłumaczy, podpowie, wyjaśni. Dlatego postanowiłem nagrać kilka odcinków poświęconych wybranym zagadnieniom z fizyki i matematyki. Oczywiście dla niektórych będzie to powtórka, ale być może dla niektórych będzie to pewna pomoc. Dlatego zachęcam do udostępniania tego i innych filmów znajdujących się na kanale, do komentowania, a jeśli będą się podobały, zapraszam na film. Częstym problemem na lekcjach fizyki jest zamiana jednostek. Jeśli mamy na przykład pewną prędkość wyrażoną w kilometrach na godzinę, w jaki sposób zamienić to na metry na sekundę? Wystarczy liczbę w kilometrach na godzinę podzielić przez 3,6. Żeby metry na sekundę zamienić na kilometry na godzinę, liczbę w metrach na sekundę wystarczy pomnożyć przez 3,6. Wykonajmy teraz dwa przykładowe zadania. Samochód porusza się z szybkością 72 km na godzinę. Pytanie, ile wynosi szybkość samochodu w metrach na sekundę? Wystarczy tą wartość szybkości 72 podzielić na 3,6. Jeśli podzielimy tą liczbę na 3,6, otrzymujemy 20 metrów na sekundę. Zadanie drugie. Rowerzysta jedzie z szybkością 5 metrów na sekundę. Pytanie, ile wynosi jego szybkość w kilometrach na godzinę? Aby z metrów na sekundę zamienić na kilometry na godzinę, wystarczy pomnożyć razy 3,6. Mnożymy razy 3,6, otrzymujemy 18 km na godzinę. Dla poćwiczenia wykonajmy dwa obliczenia. Pieszy porusza się z szybkością 2,5 metra na sekundę. Pytanie brzmi, ile kilometrów przebędzie w ciągu jednej godziny? Samochód porusza się z szybkością 82,8 km na godzinę. Pytanie brzmi, ile metrów pokonuje w ciągu jednej sekundy? Odpowiedzi znajdują się w komentarzu pod filmem.